MPEC to nie tylko funkcjonowanie jako przedsiębiorstwo, to także firma, jak wiecie, komunalna, czyli miejska. Właścicielem firmy jest prezydent miasta. I moją ambicją jest to, żeby firma uczestniczyła także w różnych inicjatywach społecznych. Była też kreatorem pewnych zdarzeń społecznych i edukacyjnych w mieście. Jak Państwo tutaj przyjechali, to po lewej stronie od wejścia jest taki wdzięczny budynek, nowo wybudowany odremontowany przez poprzedni zarząd i ten budynek jest pusty. My dzisiaj, tam po prostu nic nie ma, w tej chwili się nic nie dzieje. Nie bardzo chyba był pomysł na to, aby coś tam się działo w tym budynku. Są cztery garaże, które zostały wybudowane przy okazji tego remontu i cały budynek zresztą kosztował 1 000 000 zł. Zrobiono, jest ok, niech stoi, natomiast musimy coś wymyśleć, żeby ten budynek zagospodarować. MPEC chce także wejść w rolę takiego edukatora. Chcemy kształcić pewne postawy ekologiczne, szczególnie u młodych ludzi, nawet bardzo młodych ludzi. Chcemy pokazywać, jak jest tworzone, produkowane ciepło, ale chcemy też pokazywać, jak to ciepło trzeba oszczędzać po to, żeby chronić nasze otoczenie, naszą przyrodę. Zamierzamy w ciągu kilku tygodni uruchomić taką szkółkę ekologiczną we współpracy z drugą firmą komunalną, która też zajmuje się sprzątaniem tym razem i zagospodarowaniem odpadów, czyli z firmą Sanico. To rozmawiamy z prezesem Sanico i jest już wstępne porozumienie w tym kierunku. Chcemy zaangażować do tego Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, którego jesteśmy członkiem od tego roku, bo proszę sobie wyobrazić, że to stowarzyszenie, które funkcjonuje w Włocławku kilkanaście lat, no jakoś tak było pozbawione wsparcia MPEC-u. To trochę dziwne, ale ja zdecydowałem o tym, żeby do tego stowarzyszenia przystąpić, no bo ekologia to ekologia. No. My nie zaliczamy się może do przedsiębiorstw ekologicznych, ale staramy się być tym przedsiębiorstwem, które jest coraz bardziej ekologiczne. W związku z tym taka szkółka będzie uruchomiona. Oczywiście będzie to program skierowany do młodzieży, do szkół podstawowych, do gimnazjalistów może. I chcemy po prostu uczyć, pokazywać to, co robimy, pokazywać, jak należy oszczędzać, jak należy dbać o środowisko naturalne i oczywiście według starej zasady i starego powiedzenia, czym skorupka za młodu nasiąknie, prawda? Chcemy uczyć młodych ludzi, jak dbać o nasze otoczenie. Tym bardziej, że widać nawet po takich danych finansowych, które analizujemy na wszystkie strony, że społeczeństwo coraz bardziej dba o to, aby mniej zużywać ciepła, no oczywiście mniej płacić, prawda? Ale także to świadczy o tym, że o mniejszym zużyciu. Także to, że no, prowadzone są prace termomodernizacyjne, prawda, które też powodują, że mniej tych ciepła jest zużywane, to się oczywiście przekłada na emisję różnych niekorzystnych czynników do atmosfery. Chcemy to młodym ludziom uświadamiać, pokazywać, chcemy otworzyć firmę na zewnątrz. Przedsiębiorstwo nie jest militarne, chociaż takie wrażenie sprawiało, ponieważ jak ja przyszedłem tutaj do pracy, to po prostu nie mogłem nigdzie wejść. Nie dlatego, że mnie tu nie chciano, tylko po prostu wszystko było na kartę, na czytnik. Ja uważam, że pewna część przedsiębiorstwa może być otwarta, oczywiście na ile to można. Natomiast chcemy pokazywać też to, co dzieje się za murem, jak przebiega ten proces produkcji energii cieplnej. No i przy okazji także zaangażować Sanico do tego, żeby pokazywać też kwestie związane z odpadami komunalnymi. Bo jak wiecie, no od 2 lat mamy do czynienia ze zmianą w zakresie gospodarki odpadami. Śmieci są prezydenta, a więc w momencie, kiedy wrzucimy to do kosza, to już za to odpowiada prezydent. No, trzeba z tymi śmieciami też coś robić. Więc chcemy też uświadamiać przy okazji razem z kolegą prezesem Sanico, że jednak warto patrzeć na to, co wyrzucamy do kosza i jak wyrzucamy.
bo zagospodarowanie odpadów komunalnych też jest jednym z elementów, który jest rozważany przez nas jako element procesu inwestycyjnego w spółce.